Witam Was serdecznie w nowym filmiku na moim kanale. Dzisiaj sobie omówimy oferty marketów na rok 2021. Będą to najpierw dzisiaj cztery sklepy, ponieważ większość sklepów jeszcze gazetek nie wypuściła. Niestety fizycznie żadnych gazetek nie posiadam, więc zrobimy to na komputerze. Ale jeszcze przed tym chciałbym Was serdecznie zaprosić na live'iki, które teraz będą się coraz częściej na moim kanale odbywać. No bo ponieważ robimy coraz większe, coraz grubsze przygotowania. No bo oczywiście Sylwester coraz bliżej, już 19 dni do Sylwestra zostało, także serdecznie na live'iki zapraszam. No i mam nadzieję, że teraz też filmiki będę dodawał częściej. Jak widzicie, tutaj przygotowania idą pełną parą, więc jeżeli chcecie razem ze mną uczestniczyć w tych przygotowaniach, no to na live'iki wbijajcie. A teraz już bez zbędnego przedłużania lecimy z samym filmikiem dotyczącym marketów. Ok, także jesteśmy już przed komputerem, no i pierwszym sklepem, który sobie omówimy, będzie hurtownia Eurocash. Na co warto zwrócić uwagę na samym początku, to to, że rzeczywista cena to nie jest taka duża cena, która się nam tutaj właśnie pokazuje, jak na przykład za aplauz 19,99, tylko cena rzeczywista to jest takie małe napisy, mały napis z VAT-em i w tym wypadku na przykład aplauzów jest 124 zł z jakimiś groszami. Szczerze nawet tutaj nie mogę do końca tego przeczytać, no bo nie, 24,59, dobra, udało mi się na tyle przybliżyć. Także będę oceniał te ceny, a nie oczywiście te duże, no bo mało kto chyba kupuje fajerwerki na firmę. Chociaż co ja tam wiem, możliwe, że dużo osób tak robi. I z rzeczy, które na pewno według mnie są tutaj warte polecenia, to na pewno ta wyrzutnia, co ma te takie ruskie napisy od Pyromaxa. W sumie to wszystko jest tutaj od Pyromaxa. Za stówkę, czyli z fakturą, czyli razem z VAT-em, to wychodzi tam 120 zł za fajną kostkę, 36 strzałów, 30 mm. Nie wydaje mi się, żeby to było jakoś super drogo, patrząc na aktualne ceny w sklepach, chociażby w sklepach internetowych. Tak samo nie jest w ogóle, ogólnie w tym sklepie żadne fajerwerki nie są jakieś super drogie. Aplauziki za 24 zł, też spoko opcja. Kostka Inferno za 38 zł, no to jest trochę drogo, według mnie za kostkę 25 strzałów 20 mm, która nie ma jakichś wybitnych efektów. No ale kto co tam lubi. Jak chodzi o zestawy rakiet, no to Firecramp jest takim całkiem porządnym zestawikiem, który ma nawet niezłe rakiety za 60 zł z haczykiem. Też wydaje mi się, że to nie jest najgorsza cena. Zestaw, jak to zestaw, 45 zł za kilka rakietek i jakieś pierdółki. No według mnie taki zestaw się za bardzo nie opłaca. Ale jak ktoś lubi, dla samego faktu posiadania zestawu fajerwerków i jego odpakowywania, to jak najbardziej też może być to spoko. Na pewno warto wyrzutnie zakupić sobie też X-Type. Według mnie to jedna z fajniejszych okazji w marketach. 40 zł za wyrzutnie 20 strzałów, naprawdę bardzo fajnymi efektami. Jest to wyrzutnie 25 mm. Sam myślę, że ją sobie na Sylwestra zakupię jako uzupełnienie mojego stawu. Co do innych rzeczy, to na stronie Pyromaxa na kanale na YouTubie możecie sobie wszystko elegancko obejrzeć, więc myślę, że nie ma sensu już tego dalej omawiać. Tak jak mówiłem, ceny całkiem przyzwoite, jak na aktualne ceny w internecie chociażby, więc myślę, że nie pożałujecie, jeżeli pozakupicie sobie jakieś fajerwerki w Eurocashu. Dobra, kolejnym sklepem, jaki omówimy, będzie Makro. No i według mnie tu już jest trochę słabiej, no bo tutaj jest przede wszystkim Hestia. No i jak to Hestia, to tak w sumie nigdy nie wiadomo do końca, co będzie z ich wyrzutniami, z ich efektami. Też na stronie, na kanale Hestii pewnie możecie znaleźć większość efektów tych wyrzutni, które są tutaj dodane. Ja tutaj nie chcę za bardzo się jakby w szczegóły wdawać. Po prostu wydaje mi się, że te kostki, jak na swoje kalibry i ilość strzałów, są ogólnie dosyć drogie. Też nie wiadomo w tych kostkach z multikalibrem, ile tam jest strzałów 30 mm, a ile 20 mm, więc to wszystko zależy od tych proporcji. No ale chociażby dla przykładu 120, wyrzucenia 120 strzałów, 20 mm, pewnie ma jakieś tam strzały kątowe, no ale 349 zł to i tak jest dosyć sporo. Dobra, także tyle z Makro. Jedyne co z Makro mi się wydało nawet takie spoko, to ten zestaw fajerwerków za 35,99 wydaje się całkiem spoko, bo jest tutaj kilka rakiet, które zazwyczaj w zestawach Hestii są całkiem fajne. Także no, tak to wygląda i myślę, że tutaj nie będę już więcej o tym opowiadał, no bo sam po prostu jakimś koneserem Hestii nie jestem i większości z tych wyrzutni nie znam. No ale myślę, że Makro, przez to, że ma Hestia jakoś w tym roku swoją ofertą nie zachwyciła. No i dobra, teraz mamy bardzo ważny sklep, który naprawdę
jest warty zwrócenia na niego uwagi, ponieważ jest to sklep Dino. Mam tutaj tylko tak kilka zdjęć właśnie powrzucanych, żeby była cała oferta, bo szukałem na różnych stronach tego i trochę musiałem w internecie, tyle z Facebooka, tyle z jednego forum, tyle z drugiego, no i mi się udało pozbierać w sumie chyba całą ofertę. Z tej oferty, na przykład z tej strony, co tutaj widzicie, to w zasadzie wszystko się według mnie opłaca. Wyrzutne Bloom za 11,99, mega spoko. Aplauz Blasty za 17,99, naprawdę lepszych rakiet za 20-30 zł w marketach. Lepszych rakiet nie kupicie. Także jak najbardziej tutaj te wszystkie produkty polecam. No wiadomo, zimne ognie, jak to zimne ognie, nic specjalnego. Jakieś tam pytatki też się znajdują. Także spoko. Z samych wyrzutni to też jest kilka fajnych opcji. Na pewno wyrzutnia Grand jest dosyć fajna, wyrzutnia bateria Shock też jest całkiem spoko. Jeżeli się nie mylę, to na kanale ABS Fajerwerki macie wszystkie efekty wyrzutni i tak dalej wrzucone ze sklepu Dino albo jakiegoś innego. Także najwyżej wam tam porzucę link w opisie do tego kanału. Po prostu jest taka fajna sklejka wszystkich efektów wyrzutni z danego sklepu. Chyba już powstały dwa takie odcinki, więc naprawdę fajnie, że ABS coś takiego zrobił, więc możecie wbijać, jeżeli chcecie konkretne efekty zobaczyć. No bo wiadomo, w kostkach to też ważne jest to, jakie to wyrzutnia ma efekty i jak wam się one podobają, więc podlinkuję wam po prostu filmik ABS-a. No i myślę, że to załatwi sprawę. A to jeszcze właśnie wyrzutni Inferno. No tak jak widzicie, akurat w Dino ta wyrzutnia jest jeszcze droższa niż w Eurocashu. Także taka ciekawostka, że jakbyście mieli to i to obok siebie, no to tam za 2 zł taniej możecie dostać w Eurocashu. No ale tak jak mówiłem, tak według mnie 40 zł ta wyrzutnia jakoś wybitnie warta nie jest, chociaż też za 4 dyszki jak w marketach to nie jest na pewno zła. Dobra, no i ostatnim sklepem, jaki sobie omówimy, czy omówimy, po prostu tu w sumie nawet nie ma co omawiać, ponieważ jest to tylko jakby przedsmak i prawdziwa oferta będzie dopiero bliżej świąt pewnie w Carrefourze. No ale jak wiadomo, tutaj już mamy kilka klasycznych produktów, które w co roku w Carrefourze są, czyli wyrzutnia AL64 za stówkę, rakiety Aplo za 24,99, czyli w zasadzie za tyle samo co w Eurocashu. No może tam kilka groszy więcej. Także myślę, że oferta w tym roku w Carrefourze się jakoś bardzo różnić nie będzie, bo zapowiedzi są takie same jak w tamtym roku. No i oby po prostu pojawiły się takie rzeczy jak Hydra, 10 strzałów 30 mm oraz wirus za stówkę, bo naprawdę są to niezłe okazje i mam nadzieję, że w tym roku też się pojawią. Jeżeli tak, no to będą według mnie zdecydowanie bestsellery, które na pewno warto kupić bez zawahania i na pewno tego żałować nie będziecie. Dobra, także to tyle w tym filmiku. Mam nadzieję, że wam trochę pomogłem, trochę wam po prostu rozjaśniłem sytuację, jak to wygląda w marketach. No bo ciężko się tak we wszystkim orientować. Naprawdę spędziłem tyle czasu, żeby znaleźć te wszystkie gazetki na różnych stronach, uzupełniając to tamto, to z forum, to z Facebooka i tak dalej, i tak dalej. No i co? Dziękuję wam za oglądanie i widzimy się wkrótce w kolejnych materiałach. Do zobaczyska już wkrótce.